Cześć, tu Sylwia z Poker Break. Ze mną jest Kuba Luman, jak wolisz. Kuba, skąd przyjechałeś? Z Rzeszowa. Z Rzeszowa. I jak ci idzie w dzisiejszym turnieju? Na razie dobrze, chociaż ticket satelity musiał zostać zribajowany. Czyli wygrałeś satelitę. Bardzo ci gratuluję. Było ciężko? Nie, nie było z racji niedużego fieldu. To znaczy łatwo też nie było, ale większe prawdopodobieństwo jak mniej osób gra, także udało się. Jak wygląda twoja gra pokerowa, jeśli chodzi o zaawansowanie? Już długo grasz? Chyba nie gram krótko, bo z 5 lat, ale głównie gram live. Znaczy dla zabawy, ponieważ nie jest to moje źródło utrzymania. Rozumiem. A masz jakieś na swoim koncie pokerowe sukcesy? Czym chciałbyś się pochwalić przed kamerą? Nic nadzwyczajnego. Kilka finałowych stołów w turniejach live, także nic nadzwyczajnego. Czy wpłynęło to jakoś na twoje życie? Nie wiem. Nie no, ja traktuję to jako zabawę, ale bardzo lubię grać live, tak? Więc często jeżdżę. Udaje mi się często wygrywać satelity, o dziwo, właśnie w tych wszystkich pokerturach. Jestem tutaj drugi raz satelity, tak. Drugi raz satelity, no to jest godne podziwu rzeczywiście. A powiedz jeszcze w takim razie, jakie są twoje plany na najbliższy czas, jeśli chodzi o pokera? Pewnie z takich większych to Pardubice, to będzie mój chyba trzeci czy czwarty raz. Zawsze tam jeździmy wiele osób. No i pewnie na pewno pokertury, no. Na prom się wybierasz? Trochę daleko z Rzeszowa. Więc raczej nie. Ograniczajmy się do kilometrów. Proszę. Chyba, że jakaś satelita czy coś, także jak satelity to wszędzie. Trzech razy sztuka, tego ci życzę. No to już będzie chyba piąta z rzędu, także tylko nie akurat na poker tour. Dziękuję ci za tą krótką rozmowę. Chcesz kogoś pozdrowić, powiedzieć coś jeszcze od siebie? Pozdrawiam Ligę Podkarpackiego Pokera. Też pozdrawiam. Trzymajcie się, dzięki.